pierwsza sprawa dotycząca referendum emerytalnego, czyli zbierania podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie w Polsce referendum, żeby Polacy mogli skorzystać z demokracji, z ustawy o referendum i wypowiedzieć się w bardzo ważnej sprawie dla siebie, bo przecież każdy z nas ma jedno życie i powinien o tym decydować, jak długo mamy pracować. Ta inicjatywa przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Mogę na dzień dzisiejszy powiedzieć, szanowni państwo, że sytuacja jest bardzo dynamiczna. Na dzień dzisiejszy już mamy około 1 000 000 podpisów. Nie wiemy jeszcze, ile jest tych podpisów z pozostałych innych organizacji związkowych i nie tylko związkowych, różnych stowarzyszeń, które także zbierają. Oni bezpośrednio będą te podpisy przewozić do Warszawy. Także jak państwo widzicie, sytuacja jest bardzo dynamiczna. Bardzo dużo ludzi się pyta, gdzie jeszcze może składać. Wiecie państwo, że jest uruchomiona strona specjalna internetowa www.referendumemerytalne. Tam są wszystkie informacje. Dzisiaj podjęliśmy decyzję, że minimum zbieramy podpisy do 5 lutego, ale prawdopodobnie taksa będzie przedłużona z jednego powodu. Ten pierwszy moment chcieliśmy zebrać jak najszybciej 500 tysięcy podpisów z jednego powodu. Nie wiedzieliśmy, kiedy rząd zgłosi projekt tej ustawy do konsultacji społecznych i w Sejmie. I chodziło o to, żeby jak najszybciej zebrać te 500 tysięcy. Te zbieranie podpisów różni się właśnie od zbierania podpisów dotyczących inicjatywy obywatelskiej, że tam mamy czas okres 3 miesiące i koniec. Tu jest bez ograniczenia, ale nam zależy na tym, żeby za czym pójdzie projekt do konsultacji społecznych lub w Sejmie, żeby Sejm wtedy zaczął debatę na temat referendum. I wtedy złożymy te podpisy. Nie jest tak, że rząd Platformy i pan premier ma patent na mądrość. My chcemy w sprawie emerytur rozpocząć szeroką debatę. Nie jest to aż tak pilny problem, żeby go rozwiązywać w pierwszym kwartale tego roku. Ale doskonale o tym wiemy, że naciski są z innej strony, z Unii Europejskiej i z firm, właśnie z firm agencji ratingowych, o których jeszcze rok temu nikt z nas prawie nie słyszał, a w tej chwili chcą ustawiać całą Europę i cały świat. W tym roku Komisja Europejska pogroziła Polsce, że umowy tak zwane śmieciowe w Polsce są na poziomie aż 27%, gdzie średnio w Unii Europejskiej jest to 12-14%. I tu jest pole do popisu, szczególnie dla pana Sikorskiego, bo on tak bryluje w tych tak zwanych standardach europejskich, więc niech przede wszystkim rząd skupi się na tym standardzie, żeby umowy te śmieciowe, zlecenia, samozatrudnienia, umowy o dzieło były przynajmniej dopasowane do standardów Unii Europejskiej na poziomie 12%, a wtedy nam się też w jakimś stopniu rozwiąże problem deficytu w systemie emerytalnym. Bo jeżeli ponad 3 miliony Polaków pracuje inaczej niż na umowę o pracę i płaci inaczej składki jak umowę o pracę, to ten system emerytalny zawsze będzie dziurawy. Bo pracownicy, którzy pracują na umowę o pracę, nie utrzymają sami tego systemu. Składki powinny być płacone przez pracowników proporcjonalnie do ich dochodów. Państwo nie słyszeli tego ze strony rządowej, bo ich to kompletnie nie interesuje. Trendy w tej chwili jest przedłużać wiek emerytalny, z którego nic nie wynika. Rząd Tuska chce opóźnić świadczenia, a tak faktycznie chce, żeby Polak nigdy nie przeszedł na emeryturę. Niech powiem wyraźnie, Polacy macie pracować aż do śmierci, bo taki jest nasz system niewydolny. I chcemy na ten temat szerokiej debaty.